Narodowy Dzień Powstań Śląskich to święto, które pozostało nam po obchodach stulecia powstań i zostało ustanowione przez polski Sejm w ubiegłym roku. O jego ustanowienie apelował m.in. Sejmik Województwa Śląskiego. Trzy powstania śląskie wydawać się może, że to historia odległa, ale czy wciąż żywa? To sprawdzała Fatima Orlińska. Żywe z pewnością wciąż są emocje szczególnie żyjących dziś przodków powstańców, którzy o przyłączenie Śląska do Polski walczyli. Łez wzruszenia nie kryli wnukowie Ignacego Kaczmarka, pochodzącego z Zabrza Górnika, uczestnika III Powstania Śląskiego, którego postać upamiętniono w Rudzie Śląskiej pomnikiem. Jak mówili najbliżsi bohatera, to wielka duma. Ignacego Kaczmarka syn, jeszcze jak myśmy byli młodzi, że my się po prostu nie przeprowadzali żadnych rozmów, żeby się coś dowiedzieć. A teraz za późno, bo już nie ma kogo pytać. No ta uroczystość troszeczkę nas tak by znobilitowała. Podbudowała, że jednak się tak, pamięta, bo jednak tak. Dopóki nie było tego pomnika, zdania były nawet w rodzinie podzielone na jego temat. I także tutaj trzeba to przyznać na wielki plus. Zawsze opowiadali, czy ciocie przychodziły, to bardzo był wielkim patriotą. Co ostatecznie przypłacił życiem, ponieważ wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Katowicach został przez Niemców skazany na karę śmierci. Został stracony na gilotynie w katowickim więzieniu, a jego ciało wywieziono do Auschwitz i tam spalono. W wyroku sądu niemieckiego pada takie stwierdzenie, że jest on fanatycznym Polakiem. A ze względu na swój czyn, czyli takie wypowiedzi antypaństwowe, defetystyczne dotyczące położenia militarnego Niemiec, perspektyw wojennych, stał się celem tego aparatu represji. Ignacy Kaczmarek nie ma oficjalnego miejsca pochówku, dlatego w Narodowym Dniu Powstań Śląskich postanowiono upamiętnić jego heroizm obeliskiem. Ten stanął przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 2 w Rudzie Śląskiej, mieszczącym się przy ulicy Kaczmarka. I choć lekcje historii wciąż ubogie są w informacji o powstaniach śląskich, w tej szkole uczniowie są świadomi swojego pochodzenia. Dzisiejsza uroczystość też u nas w szkole konkretnie zapoczątkowuje pewien cykl wydarzeń, bo już na 8 września mamy zaplanowane lekcje historii, gdzie też przyjadą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie będziemy kontynuować jakby to, co dzisiaj zostało zainicjowane. A o patriotyzmie w Narodowym Dniu Powstań Śląskich mówiono głośno w wielu miastach regionu. W kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach odsłonięto tablicę upamiętniającą udział Zakopiańczyków w powstaniach śląskich, a w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach swoją premierę miał film o Wojciechu Korfantym. To wszystko, zdaniem historyków, jest dobrym początkiem do swoistego ożywiania historii powstań śląskich. Nie można dopuścić do tego, że się będzie próbowało dopasowywać takie czy inne wydarzenia do prymitywizowania tejże historii. Nie można doprowadzić też do takiej sytuacji, w której będzie się próbowało jednokierunkowo ją przedstawiać. Na tym polega istota prawdy, do której powinniśmy dążyć. Prawda? Trzeba próbować dostrzegać wszystkie aspekty. I choć przed nami jeszcze długa droga, by historię Górnego Śląska opowiedzieć pozostałej części Polski na tyle, by zakorzeniła się w świadomości i kiełkowała, to idziemy w dobrym kierunku, podkreślają badacze tej historii.